Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demony Diaz i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Elden Ring. Tutaj oczywiście wreszcie prezentuję wam zielenicie z gnilizną, które ponoć jest naprawdę niesamowicie mocne. Już ostatnio sobie to oczywiście ustawiłem, witam was też w nowym ekwipunku Radana. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, serdecznie zapraszam do jego nadrobienia, a tymczasem ruszamy do cmentarza, który znajduje się gdzieś tutaj, w tych okolicach, u stóp tej wyżyny, na której się teraz aktualnie znajdujemy, bo pisaliście, że tam jest generalnie jakaś taka iluzoryczna ściana. To było obok tego słabego czarodzieja, który wcześniej był bossem, tak? Może po tym skojarzycie. Tu widzę, że jest nawet słup powietrza. Nie wiem, czy tędy bym chciał zeskakiwać, czy też nie. Natomiast no, musimy po prostu ten cmentarz jakoś zlokalizować. Zobaczymy, czy się uda w ten sposób. I nie jestem pewien, ale to chyba było w pobliżu też tego kościoła. Zobaczmy. A nie, to jest tutaj. Okej. Pięknie. Wow, niezły młot, kolego. Ej no, powiem szczerze, on nadal nie jest wyzwaniem, mimo że można go praktycznie tankować. Dosyć. Okej, to są cały czas te same role. Miałem wrażenie, jakby moja postać była przeciążona, nie wiem czemu. Przed tobą jaskinia. Patrz, kryjówka, szczerze mówiąc, czarodziej, tego musisz szukać. Czy domyślam się, że chodzi o miejsce tutaj gdzieś. O, nawet mamy informacje. Jezus Maria, tutaj dosłownie nic nie widać w tym miejscu. Przed tobą jaskinia. Lokalizację pokazuję, gdyby ktoś z was miał ochotę tutaj wpaść, to zapraszam również do odkrycia sobie tej jaskini na własną rękę. Nie wierzę, ja też nie, że udało się coś tu wreszcie ogarnąć. Seliańska kryjówka. Okej, jest i punkt łaski. Natomiast wiemy oczywiście, jak miejsce się będzie nazywało, także to nie jest jakąś tam wielką niespodzianką. Swoją drogą zachęcam was bardzo serdecznie do zostawienia subskrypcji na moim kanale, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a także będę wdzięczny za zostawienie kciuka w górę pod tym 94. już odcinkiem z Elden Ring. To jest niesamowite, słuchajcie, ile ta seria już trwa, a potrwa chyba jeszcze trochę, jak się na to zapowiada. Generalnie myślę, żeby do Nokronu pójść niebawem. Do tego, wiecie, mistycznego miasta, którego Blight szukał, i byśmy mogli tam popchnąć dalej wątek Rani. Okej, duży odłamek błyskamienia. O, seliańska jaskinia, seliański nastrój, więc i oczywiście kryształy dominują w jaskini, a także i, jak słychać, chyba górnicy gdzieś tutaj już pracują sobie. Przy tym coś niesamowitego, mam nadzieję. O, tu jest jakiś sekrecik, widzę. Możemy najpierw zajrzeć. Lubię ten dźwięk, jest jakiś taki, kurczę, dziwnie uspokajający. Myślę, że generał Radan nie powstydziłby się tego topora. W sensie wizualnie nawet pasuje, nie? Myślę, że się fajnie komponuje z tym ekwipunkiem jego. Lwie i grzywy. Przed tą ukryta ścieżka. No tak słychać, że tam coś musi być, także to nie jest wielkie zaskoczenie akurat. Ale w sumie, wiecie co, zostawmy plusa, oceniajmy te wiadomości. Nie są to wiadomości nikogo od was, jakby nie są to z naszej grupy, ale wspierajmy ludzi, no to jest fajne. Tak staram się pamiętać i konsekwentnie oceniać te wiadomości w tej serii. By cały czas pamiętam, słuchajcie, że musimy powrócić do kilku miejsc, chociażby do tej jaskini, do awatara złotego drzewa, czy też na ten most tutaj. Poza tym mamy jeszcze bossa w wieży. Tutaj można by ewentualnie farmić, no ale to nie jest najważniejsze. No ale jest kilka rzeczy do roboty jeszcze w samym Kaelid. No oczywiście, tak, musiała być na kolejna ścieżka, bo też słychać, czy tam ktoś jest. Ale macie plusy. Dlatego jak najbardziej chciałbym. Co za krzyk? O kurde, ale to spektakularnie wygląda. Serio. Wow. Dziwnie aż, nie? Co to za bestie tam są na dole. Natomiast no, na pewno sobie powrócimy. Też może po Nokronie, a może przed Nokronem to zrobimy. Zobaczymy, jak to się ułoży. Jakim w porządku się z nimi walczy. Kurde, ale to jest wysoko. Nie chciałbym ten tutaj jakoś spaść. Dobra, zobaczmy najpierw dalej, co mamy. Oj. Nie wiem, czy uda mi się tutaj zejść i powrócić, ale chodźmy, muszę go rozwalić. Mocni są ci czarodzieje.
O kurde, to są te ślimaki. A, dobra, powrócimy, nie ma problemu. Spróbujmy teraz, tak? Okej. Zaskakująco szybko poszło z nimi. Serio? To jest jakoś możliwe, żeby tam skoczyć? Już mi się wierzyć nie chce. Niemożliwe. To jest jakiś żart, żeby ze mnie głupka zrobić. Oj. Nie, no nie ma szans. Jeżeli tak, to się bardzo zdziwię. No, ale to... Nie sądzę, żeby coś tu cholera było w życiu. Najwyżej powrócimy. Klasycznie. Boże, ile tu jest przejść różnych. Gigantyczna jest ta jaskinia. Bardzo ciekawa swoją drogą. O kurde! Ja mam cały czas runa krypty, pamiętajcie. I tego też... Trochę więcej jestem w stanie przetrwać, o dziwo. Niż zazwyczaj ma to miejsce. Jezu, utknąłem w kamieniach. Dobra, koleś. Szans, żebyś poległ w końcu. Dobra, z głowy. I to już będzie czysta formalność, aby go rozwalić. Błyskami, nie, błaskami. Blaskami, słuchajcie, no to widać też niekonsekwencje w tłumaczeniu, bo są błyskami, to są blaskami, nie. Ale chyba powinienem powrócić jeszcze, mam takie poczucie. Tu chyba coraz to niżej schodzimy. Tak jest? Czy nie jest? O kurde, ciężko będzie teraz 100% zrobić. Z pewnością. Cześć, ślimaczku. Można zeskoczyć? Oj. Można. No to grubo. Chyba z 5 ścieżek mam do sprawdzenia w tym momencie. Dół? No to chyba nie w tym miejscu. Zobaczmy. No. Ej, w tym miejscu też można. O kurde, dobra, zostawmy wiadomość. Znaczy, kamyk dla siebie. Można nawet w ten sposób, żebym pamiętał, że coś tu jeszcze jest. Można w ten sposób sobie trochę pomóc. Ale co to za jęki tam słychać? Cholera wie. Może w końcu jacyś nowi przeciwnicy będą. Tu u mnie nie było jeszcze. O, jeszcze jest jakieś znajdźki na dole. Pytanie, czy to są jakieś inne niż te, które... Znaczy inne dno jest niż tam dalej. To się jakoś łączy ze sobą. Złoty rund 5. poziomu, bardzo ładnie. Generalnie te miecze Radana, o których mówiłem, to jest coś, co sobie zrobimy. To z pewnością, słuchajcie, wykonam i zobaczę po prostu animacje, jak wyglądają, czy one mi pasują. Także ten jeden punkt w inteligencji zainwestuję i najwyżej to się cofnie jakoś. O kurde. O nie, ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest. Ty byłeś w Liurni. Mam nadzieję, że się nie zobaczymy przez dłuższy czas. Ale cóż, trzeba jakoś sobie z nim poradzić, nie? Dobra. O, bardzo duża wytrzymałość jest, słuchajcie. To mi się podoba. Fioletowe piguły, no jakieś tam zarazy. To jest dobra rzecz w tym ekwipunku. Zagubione popioły. Plus chyba też tam runa, nie? Trochę mi podbija właśnie te zdolności przetrwania. Ej, a to może być połączone z tym dnem, które tam sobie oznakowałem. Zbliża się walka dystansowa. Dobra, to jest dno, ale jeszcze górą moglibyśmy tam chyba przejść do jednego miejsca. Jak mi się wydaje. Ponury kamień kowalski. Dobra, to wygląda jakoś podejrzanie, więc chciałem zobaczyć. Uważaj tu, dlatego namierzenie celu. Może spróbuj tego? Co to niby jest? A, to już byliśmy. Dobra. Czyli to jest powrót do naszej ścieżki oznaczonej wcześniej. Doskonale. Naprawdę doskonale. To przejdziemy sobie na spokojnie już teraz tędy. Zobaczymy, co tu jeszcze jest. A, to byli ci goście.
Zaraz. To chyba już niczego więcej u góry nie było, tak mi się wydaje. Nie, było to przejście. No sprawdźmy przejście, a potem zeskoczymy. Najwyżej w ten sposób. Posążek Mariki. O kurde, co? Uważaj, trio, swoją drogą przyjaciel, nadal nic. O kurde. Dobra, nie, to tu chyba boss będzie. Tak to wygląda, no. Pachnie bossem. Definitywnie. Czuję go. Tu ślimaczek. No i ktoś tu jest jeszcze. Wow! Dobry, witaj czarodzieju. Tu przyda się klucz. Przed tą cenny przedmiot. Tu przyda się klucz. Mam taki klucz? Pieczęć może zostać złamana jedynie przez łamacza pieczęci. Cholera. Trzeba będzie to jakoś wrócić. W takim razie. Wiesz, tu jeszcze rad nie jest? Nie. Okej. Okay. Pytanie, czy taki łamacz pieczęć już mogłem zdobyć? Pieczęć mogłem zdobyć, czy pominąłem go w jakimś miejscu? Tu? Nie. Teraz to jest powrót. Jak my się stąd teraz możemy wydostać? Bo chcę do bossa pójść chociaż w takim razie w tej jaskini. Ale generalnie, póki pamiętam, to już sobie oznaczę to miejsce jako coś na później. Zaraz to tak. Tu próbowaliśmy wskoczyć. No i faktycznie tam jest przedmiot. Tędy musimy pójść do tej lokalizacji bossa. Jezu, ale trio. To nie brzmi dobrze, byśmy mieli pierwszego bossa w Elden Ringu, który występuje w, jakby wiecie, ilości trzech przeciwników naraz. To będzie koszmar jakiś. Bardzo źle wspominam tego typu starcia. Rzadkie są na szczęście, no ale... Ale są. O kurde, ale to pięknie. Wow. Wow. Ha. Pięknie, naprawdę. Generalnie wydaje mi się, że same te miejsca są strasznie podobne do tych kryształowych jaskiń z Dark Souls 1. To jest definitywnie inspiracja tym. Cenny przedmiot, tak? No dobra. Przed tobą dół? Nie ma w tych kryształach? Kurde, ale myślę sobie, że tutaj może być jakieś przejście do jaskini po czymś takim, nie? Koszmar, żeby... Znaczy... Super, ale to jest obłęd, żeby to zrobić na 100%. Ło, właśnie! O kurde. Chyba źle to zrobiłem. O. Jest i trio. I znajdźka. Ładnie. Przeżyłeś to! Jezus Maria! Ja też to przeżyłem! O, dosłownie jeden HP mi zostało mi. A zobaczmy, jak leczy mnie leczenie. Zobaczmy. Okej. Okay. Bardzo dużo punktów skupienia zżera. No ale dwa razy to tak prawie jedna butelka, więc nie jest źle. O matko, prochy krysztalnika zdobyliśmy. Udało się. Tylko muszę mnóstwo rzeczy na górze teraz nadrobić. Ale zobaczmy. Krysztalnika. Prochy, w których wciąż jeszcze kryją się duchy. Użyj, by przyzwać ducha krysztalnika. Duch ten posługuje się dwoma zaokrąglonymi kryształowymi ostrzami, dużym i małym. Ma twarde ciało, dawno temu wycięte z kryształu, dzięki czemu może stępić klingi przeciwników. Jednak łatwo pęka pod czasami broni obuchowej. To jest boss, którego mieliśmy wcześniej. Pamiętacie? W jakiejś tam lokacji pobocznej. Były takie krysztalniki do pokonania, chyba nawet dwa naraz. Nie wiem, czy to jest jakiś tam legendarny proch, wątpię. Dzień dobry. Proszę się nie trudzić tutaj. Jakaś przerwa, drzemka czy coś. O, chyba zeskoczyć wypada. Góra? W skrócie zawróć. Okej, okay, a tu jest boss. Dobra. Nie będzie pewnie, że przy tą boss, czy coś tam, uważaj góra. What? Znaczy tam na górze pewnie coś jeszcze jest oczywiście do zrobienia i
To jak najbardziej chcę ogarnąć. O kurde. Ale wy macie ciekawe te ataki. Jezu, ale jakie to jest rozległe. O, wiadomość od kogoś z was. Teraz zobaczymy, co tutaj ciekawego zostało zapisane. Przed tobą kłamca. Okej. No tak, nie ma tutaj niczego. Pozdrawiam. Super patent z tymi wiadomościami w grupie. Naprawdę mega fajna sprawa, szczególnie do jakiegoś takiego właśnie prowadzenia serii, nie? Tu coś było. Chroniące piguły. Jasny punkt, to jasny punkt. Dobra, ja ogólnie wydaje mi się, że... chyba na dno by wypadało jeszcze tylko zajęć i tak to wszystko, co? Jak nie, to wracając do tego, do tej pieczęci, tutaj ogarnę jeszcze coś najwyżej. Jakby coś było, ale wydaje mi się, że to raczej jest wszystko. Ktoś tu zaskoczył? Co to był za dziwny dźwięk? Czekajcie, może na sam początek zobaczę jeszcze. Nie wyjdziemy w ten sposób. O! Proszę, udało się. Przed tobą tu. Dobra. Chodźmy stąd po prostu. W kierunku bossa, ale droga do niego będzie, no, trochę... słaba, gdyby nie było tego posążku Marigi, nie? Gdyby na przykład się pomylił, kliknął od punktu łaski, no to... trochę bym się wkurzył. Wow, o to chodziło, że góra. Myślałem, że chodziło o to, że tam na górze było przejście jakieś. Uważaj, góra, że tam wcześniej coś było. Skubane. Ślimaczki. Przed tobą łajno, przed tobą potężny wróg. O, super. Mogę tego zatrucie leczyć. Dobra, dał buffa. O Jezu, serio trzech. Trzeba będzie mnóstwo ataków wyprowadzić, abym złamał im jakoś te blokady, które wynikają z ich... o właśnie, efekty kryształów. I teraz już widzicie, wchodzą normalne obrażenia. O, o. Co?! Co mnie zabiło?! A! Zgnilizna mi wlazła, Jezu, nie zauważyłem tego efektu nawet. Dobra, oczywiście, że od posążku Mariki będę musiał kliknąć tylko. Także tak, posąg Mariki. I spróbujmy raz jeszcze. Na takim pojedynku nie miałbym oporów, żeby z duchów sobie skorzystać, szczerze mówiąc. Jezu, nic nie widzę. Totalnie nic. Zaraz, chyba musimy w tym kierunku pójść, co? Dobrze mówię? Ja się zrespiłem. Jezu, jakie to jest rozległe miejsce. O kurde. Serio to było konieczne, żeby tędy przechodzić do bossa? Nie można było przed nim zrobić mgły? Znaczy, posągu? A czemu teraz mam duży ciężar nagle? Ej, nie rozumiem. A, bo ja miałem runę aktywną. O kurde. Dobra, to bez łuku trzeba. No właśnie, bo ja miałem więcej życia przez runę jeszcze. Super. Dobra. Au. No już obrażenia wchodzą normalne. Przynajmniej w tego jednego. Ale chyba nie opłaca się tej zgnilizny leczyć, mam wrażenie. Bo to co chwilę wchodzi mi.
Jezu! Co się dzieje? Ej, to będzie naprawdę ciężkie. Żeby ich rozwalić. Kurde. Jak strażnicy ruin w Dark Souls 2, tylko że wersja taka naprawdę OP. Okej, spróbujmy raz jeszcze. Jesteśmy już prawie na miejscu i tak zastanawiałem się, hej, co można by było zrobić? No nie chcę z żółnu korzystać znowu, więc może smar ogniowy na przykład? I odłożenie sobie jednak... O kurde. Czyli to ten tymi strzałkami mi nabija zgniliznę. No, definitywnie to on. Czyli trzeba tego jako pierwszego rozwalić. Bez dwóch zdań. Jezu, ma tyle tych ataków. Jest! Złapany. I armor rozwalony. Tylko, że jeszcze żyje. To jest najgorsze. Dobra, zgnilizny nie mamy już. Można by też piguły ustawić, bo to jest do szybszego zdejmowania jej, ale... No, z drugiej strony może nie ma co świrować. Ej, zaraz. To ja mam od tych kryształów zgniliznę, czy od tego, co oni rzucają też? Bo jak tak, no to kurczę, jest przerąbane. Nie no, tych strzałek chyba głównie, co? Tak to wygląda. Tragiczny jest ten boss do pokonania, naprawdę. Samo bieganie chyba nie do końca działa. Okej. Jezu, ten włócznik, no po prostu 50 tysięcy ataków, nie? Dobra, przerwałem mu obszarówkę, ale co z tego, skoro zgnilizna mnie zjada, nie? No i patrzcie, bieganie nic nie dorobi. Jakby to nie jest sposób na uniknięcie. Nie wiem, może źle robię, że się na tym skupiam, ale wydaje mi się, że... Kurde, no tak powinienem to zrobić. Nie mam czym się leczyć już, także raczej po zawodach. Kurde! Tak niewiele brakowało! Aj, nie złapałem go. Dobra, po zawodach. Cholera! Bardzo ciężki boss. Nie mam oporów, żeby teraz z tych duchów korzystać, tylko że ja nie mam ich sensownie ulepszonych, nie? Bo tam się nie decydowaliśmy na żadne jakieś takie tam stricte, nie wiem, wilki na przykład, czy coś takiego. Także one wszystkie są słabe. No, ogień nie ma totalnie sensu, myślę. Po pierwsze, fajnie byłoby coś, co odwraca uwagę. Tak myślę. Są one w stanie może mi tutaj pomóc, ewentualnie nie wiem, czy na przykład one same byłyby w stanie oberwać zgnilizną na przykład, nie? Tylko, że ja z niej nie jestem w stanie korzystać, jeżeli nie mam podbitych statystyk runą. Ho, no warto mieć na uwadze, kurde. Dobra, widzimy się przed bossem, zobaczymy jak to pójdzie. Dobra, użyłem runy i mam jeszcze tak, zamarynowane, peklowane mięso, które czasowo zwiększa niewrażliwość, krzepę i skupienie. Bardzo, myślę, pomocna rzecz to będzie na tę walkę po prostu, no. Nie wydaje mi się, żeby coś było innego. Na jakiś czas zwiększa negację obrażeń fizycznych, też byłoby spoko, ale może nie w tym momencie. Po prostu nie wiem, czy te efekty się jakoś nie zdejmą, nie? Czy może mieć kilka naraz. Wzmacnia ataki fizyczne, też to byłoby super. Zróbmy to w ten sposób. Zobaczymy jak pójdzie, no myślę, że z tego ostatniego przedmiotu sobie najpierw skorzystam i lecimy do bossa. Zobaczymy jak pójdzie. Dobra, wchodzimy. Pierwsza rzecz to w sumie może niech będzie to, żeby trochę
ściągnęli uwagę. Dobra. O kurde. Trochę skaszaniłem. Ale nie szkodzi. Jezu, aż go przewróciłem. Pięknie. Nie wiem jak go złapałem, ale dobra, kolejny jest w takim razie podatny już teraz na ataki. Chciałby się powiedzieć, że w końcu. Zwiększymy sobie ataki fizyczne jeszcze. Widzicie, na każdego są kurde jakieś sposoby, nie? Bossa. Trzeba pomyśleć trochę. Nie wiem, czy ten już był? Nie, ten nie ma jeszcze zbitego pancerza. Aha, czyli generalnie jest gwizdę, każdy z nich jest w stanie mi nabijać, niestety. Dobra, zostaliśmy sami już, na dwóch. O nie! Miałem tarczę, tylko leczenie. Dobra. Mój. I nie damy ci wstać. Bez ciosu. Czas jeszcze oczyścić się, żeby mnie ta zgnilizna nie dojechała w najgorszym momencie. No i jeden na jeden to już myślę, że czysta formalność, ale zobaczymy. I widzicie, można go rozwalić też taką bronią. Nie musi to być broń obuchowa, nic takiego. Tylko trzeba trzech ciosów, dwóch czasami nawet, do rozwalenia ich pancerza kryształowego. Moi drodzy, trio naprawdę irytującego bossa pokonane. Mamy kryształową strugę jako nagrodę. I w zasadzie to tyle. Także zobaczmy, cóż to jest za zaklęcie i po co się tak naprawdę męczyliśmy tutaj tyle. Kryształowa struga, czar tajemniczych kryształników. Tworzy krystaliczną masę, a następnie wystrzeliwuje z niej serię odłamków. Przytrzymaj, by nie przerywać strzelania. Gniew kryształników został przeobrażony w zaklęcie. Każdy odłamek ma spore rozmiary, a więc nawet przypadkowe trafienie może zadać poważną ranę. No i to jest, moi drodzy, tyle, jak na razie, powiedzmy. Ktoś z was też tutaj zginął, także życzę powodzenia w kontynuacji tej walki. A tymczasem przenieśmy się w takim razie do wyjścia z tego całego, powiedzmy, kryształowego kompleksu jaskinnego. No i będziemy mogli zabierać się oczywiście za już kolejne rzeczy, na kolejne aktywności. Jesteśmy na zewnątrz, także obstawiam, że też ten tutaj czarodziej by się zrespił. No miejsce jak najbardziej, niech pozostanie sobie namierzone. I myślę, że na sam koniec moglibyśmy spróbować faktycznie z tym drzewem. Nie wiem tylko, czy stąd chyba musielibyśmy cholera do niego jechać, no bo to drzewo jest u góry. Chyba, że tam była jakaś taka opcja, żeby wskoczyć. Znaczy z drzewem, mam myśli awatara oczywiście, broniącego to drzewo. Tylko tak, 42 tysiące, to jest sporo. O kurczę, ale z inteligencją to jest znacznie gorzej niż myślałem. To jeden jak runa będzie aktywna. Swoją drogą, ej, runa jest aktywna. O, a tu mam 14, a tam było 9. A, dobra, bo tam mi bo tam mi przecież pokazuje moją normalną wartość, a tutaj zboostowaną runą. Dobra, ale powiedzmy, że tam damy w inteligencję, najwyżej tam przeniosę statystyki. Tędy dojedziemy jak najbardziej, ale zaraz, tędy dojedziemy, ale do jaskini. Nie dojedziemy wyżej. Chyba, że tutaj ten skok byłby jakiś. Tu gdzieś chyba też taka kula, nie? Toczyła się. Dobra, jest awatar. O, możemy zdjąć. O kurde. Co jest? Nie mogłem wstać nawet.
O, widzę, że awatar jak najbardziej cały czas trzyma poziom. Oczywiście najgorszą robotę tutaj będzie robiła ta szkarłatna zgnilizna. Straciłem runę też, słuchajcie, więc brawo. No ale od czegoś one są, na szczęście mamy ich sporo i jak coś można je bardzo łatwo pozyskać, po prostu pomagając komuś z jakimś bossem. Więc aha, zaczynamy tutaj, więc nie ma tam co też rozpaczać nad tym. Może czemu oni się muszą za mną respić? To jest tak dziwne. Super strzałka, nie? O, poczuł, znaczy poczuł. Zauważył mnie chyba bardziej, aniżeli poczuł. Czy jak z tą zgnilizną będzie? O kurde. Co jest? Aż tak długo to robi obrażenia? Porąbane. Autentycznie porąbane. Uciekł jak gdyby nigdy nic. Au. Zostając życie zaraz. A nie, nie podskakuje jednak. Jezu, mamy go. Wytrąconego. Tak dobrze jeszcze ani razu nie było. Ale zobaczcie moje życie. To jest dopiero tragedia, nie? Ile HP zostało? Oj. Jak powiedzieć, że jak jesteśmy w bezpiecznym miejscu, że obrażenie ponoszę, no to lepiej się nie ruszać, ale... Chcę te obrażenia wchodziły. Jak w masło. Myślę, że najfajniej to tylko... O nie, zapomniałem! Wow! Dobra, żyję. Ja powiem, że najlepiej chyba będzie tylko tymi mocnymi atakami. Czemu roll mi zadziałał? To było głupie. Czy bez sensu? Okej, zobaczmy jeszcze raz. Chyba tylko te mocne ataki mają sens, tak mi się wydaje, na tym przeciwniku. Serio, jakby te inne tak trochę nie zdają egzaminu, mam wrażenie. A, przepraszam, musiałem krótkie cięcie zrobić i... nie miałem więcej prób. Moje runy leżą w tym samym miejscu, co były. Kto mógłby mieć tutaj dużą przeżywalność? No wy jesteście w sumie spoko, myślę. Wątpię, że możemy z jakąś zgniliznę, nie? Wykorzystać tutaj czy coś. Dobra, niech będą. Okej. Aha. Czyli zepsułem z runami. Okej. Nieważne. O, się zarąbałem. Oj. Nie fajnie to przyciągnął. O Jezu. A ja nie fajnie drugi atak zrobiłem. Totalnie niepotrzebnie. Dobra. Najgorsza rzecz na świecie. Jak coś możemy ściągać z siebie tę szkarłatną zgniliznę, ale... Uuu, że też ona tak długo trwa i tak długo leży na ziemi, nie? Przerąbane to jest. Zaraz powinien przewrócić się, myślę. Dobra. Czy te opary jeszcze będą mnie biły? Pewnie tak. A, już nie jednak, okej. O nie. O nie. Ale zaraz, to tylko z tamtej strony poszło. I to jest o tyle dobrze. Koleś, czy ty jesteś do zabicia w ogóle? Czy to jest możliwe, żeby go ubić? No nie wierzę, no musiał mnie ustrzelić na połowie HP. Dobra, jeszcze jedno podejście, słuchajcie. No nie poddam się dzisiaj po prostu.
że serio, zaraz mi się czas tutaj skończy i... Nie, to jest serio ostatnie podejście, ale no... On jest do zrobienia, jak najbardziej. Moglibyśmy na przykład od niego odcinek zacząć, czy coś takiego, jakby się nie udało go teraz pokonać. No bo w końcu wypadałoby tego awatara rozwalić, nie? No tam 40 run, czy 80, to nie jest dużo, no. Dobra, one się widzę w tym samym swoim miejscu respią zawsze. Także to już jest jakaś taka... normalka. Gorzej, że on ma tę szkarłatną zgniliznę, no. Choć teraz, no nie, przez to zginął, jakby nie patrzeć. Uuu, jaka zmyłka! W ostatniej chwili. Serio, niespodziewane to było. Coraz bardziej mnie awatarze zaskakujesz. O. Zaskakujesz, podskaczę. Wiecie, o co chodzi. Dobra. Może umrze od tego cringe'u. Jest... Wow! Wiem, że w nich to poleci. Jest to jakaś taktyka, nie? O kurczę, a propos taktyki, to widzę, że już wszystkich moich zabił. O, cudownie. Wybornie wręcz. No i znowu skok. Kurde, no nie potrafi inaczej walczyć, nie? Cholerny awatar. Dobra. Przeczekajmy to. Dziadostwo. Nie no, znowuż. O Boże, jeszcze nie trafił tym. Ale unik. No tak powtarzalnego zestawu ataków to dawno nie odpaliłeś, serio. Au. Chyba i tak atak z wyskoku lepiej działa. Niż ten taki zwykły, mocny, nie? Na pewno lepiej działa. O kurde. Niedobrze. Oj! Juzu! Trochę mnie oszczędził. No co jest? Jeszcze nie leżysz? Oooo, trochę mnie tam chapnęło. Znowu bieganie do boku. O Jezu, znowu będzie. Skończony spammer z tego bossa, to trzeba przyznać. Czy ty się przewrócisz w końcu? Ja wiem, że za rzadko cię bije chyba, nie? Żeby do tego doszło. Pewnie to jest właśnie główny problem. Ale byłoby miło, gdyby to się w końcu przydarzyło. Okej, wyleczy się może dla spokoju. O Boże, no to się wyleczyłem. Podejdziesz? Będziesz skakał znowu? O, skoczysz w ten fajny sposób. Oj, a to jest ten niefajny. Jakby co? Gdyby ktoś się zastanawiał. No i ustrzelił mi konika i mnie prawie jeszcze. O nie, 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 to był błąd. Jezu, czemu to mnie nie trafiło? Nie wiem, ale nie pytam. No Boże, jaki on jest monotematyczny, nie? Nie znoszę tego awatara, serio. Te ze szkarłatą znizą są najgorsze do walki po prostu. Ciekawe, czy będą jeszcze gorsze warianty w grze. Nie zdziwiłbym się, szczerze mówiąc. O kurde. Chciało mi się urozmaicenia i bym nie zabił tym. E nie! Wow! Wow! Poza zasięgiem! Nie skacz, nie skacz, nie skacz, proszę cię, no ile można? O, najlepiej. Powolutku i do przodu, nie? Pamiętajcie, jak ja mam słabo ulepszoną broń, to jest kosmos. O, dawno tego nie było. O, tego też dawno nie było, co? Ten skin z tym atakiem. O, za tym też. Nie no, on ma dwa ataki po prostu na dystans, więc... Można narzekać, no ale... No, nie zrobi niczego innego, bo... O kurde, nie ma niczego innego. W swojej paleci ciosów. Dobra, nie wiem, czym się leczyć już. Jest źle.
Aha, nie wiem czemu roll mi nie wszedł. Mam chyba jakieś takie itemy, którymi bym się wyleczył, ale... To nie jest czas, żeby w ekipunku grzebać. Obawiam się. No nie, no nie, no nie, mogłem się ruszyć po tym. Tak blisko było, żeby go ubić. Ale jednak tak daleko. Moi drodzy, to by było na tyle w tym 40-ponadminutowym odcinku już. Także mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę. Będę bardzo wdzięczny. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli na bieżąco. I zapraszam na kolejne odcinki z serii Zagrajmy w Elden Ring. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.